Polowanie jeszcze trwa, ale ja już zacznę gotować, bo nie wiadomo, czy panowie coś ustrzelą. To jest, proszę państwa, traper. Jamniki, masz traperku? Jamniki są doskonałe na lisy, ale my nie będziemy lisów jedli, bo lisy są chytrusy i poza tym są niesmaczne. Będziemy jedli między innymi dzika i sarnę. Tutaj proszę spojrzeć, to jest szynka z dzika, a to jest, proszę państwa, udziec sarni. Jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Pokutuje pogląd, że dziczyzna jest droga i trudno dostępna. Nie jest to do końca prawda. Na przykład taka szynka z dzika kosztuje tyle samo, co polędwica wołowa, a dziczyznę kupiłem bez problemu w supermarketach. Jak państwo nie mają w pobliżu supermarketów, to pewnie punkty skupu są, więc też można kupić dziczyznę. Zaczynamy od marynaty do, proszę państwa, do sarny. To jest woda, zwykły wrzątek, do którego doleję teraz octu winnego. Zasada jest taka, zwiększamy ogień. Zasada jest generalnie taka, że powinno być dwa razy więcej wody niż octu przy takiej octowej marynacie. To jest ocet winny czerwony. Do tego dorzucę, to jest posiekana cebula, wszyscy wiedzą. Dorzucę to mniej więcej, myślę, że to jakby to skleić, złożyć na kawałki, to byłaby to jedna cebula. Więc dorzucę. Tutaj mam jagody jałowca. Tak wyglądają. O, prawie wszyscy wiedzą, jak wyglądają. I trzeba, jedna rzecz, która jest istotna przy marynacie, trzeba je lekko nagnieść, bo one wtedy oddadzą swój smak lepiej. Tak je trzeba zgnieść. I teraz ja taką garść wrzucę tutaj. A jeszcze, proszę państwa, liść laurowy. No, powiedzmy dwa liście laurowe. Greckie, piękne. Na wieniec dla mnie byłby w sam raz. I ząbek czosnku. I to wszystko. To się już teraz zagotowało, więc trzeba to odstawić w zimne miejsce. Pamiętajmy, nie zalewajmy gorącą marynatą mięsa. Więc moim zimnym miejscem tutaj jest śnieg. Powinno wystygnąć. Dobrze. Głębiej. I w międzyczasie marynata do dzika, która jest bez gotowania i nie będzie octowa, tylko będzie to marynata winna. Tutaj najważniejsza rzecz, czerwone wino. To jest, proszę państwa, kadarka węgierska. Najprawdziwsza. I to nie jest żadna kryptoreklama, bo kadarka to nie jest nazwa firmy, tylko to jest gatunek winorośli, z którego robi się wino o tej nazwie. Ja wybrałem dlatego kandarkę, bo ona łączy w sobie charakterystyczny smak takiej intensywnej cierpkości i jest równocześnie lekko słodka. To nie chodzi o Janosza Kadara. Kadar to jest bednarz po węgiersku. Kadarka, czyli takie wino, które leży w beczce po prostu. Nie każde czerwone wino przetrzymuje się w beczce. I wlewam tutaj mniej więcej butelka, tyle wystarczy, tego wina do dzika. I teraz dodaję jarzynę. Już wcześniej używana cebula. Dodam jej już tu wszystko, całą cebulę, która tutaj jest. Idąc dalej, marchewka pokrojona w takie talarki. Dobrze. To jest oczywiście pietruszka. Korzeń pietruszki. Jałowiec jeszcze raz muszę go tutaj lekko rozgnieść. O, teraz będzie lepszy. Nie za dużo jałowca, pamiętajmy, żeby to nie dostało smaku ginu. No, nie chodzi o to. Tutaj jest normalny pieprz. No, dodam kilkanaście ziaren. I to jest ziele angielskie, którego też parę ziaren dosypię. I dwa listki laurowe. I jeszcze trochę octu winnego czerwonego, tak jak przy tamtym, bo to było czerwone wino. Trochę, nieduże, jakieś dwie łyżki octu winnego. I to wszystko trzeba teraz przemieszać, odstawić w chłodne miejsce i minimum 3 dni trzymać w marynacie, obracając oczywiście najlepiej raz na dobę, obracając mięso na drugą stronę. Zaraz sprawdzimy. Marynata jest zimna. Proszę spojrzeć, jak długo trzymam w niej palec, a nie mam palcy z żelaza, znaczy, że wystygła. Ona wygląda tak. No jest taka czerwonawa. I nią zalewamy sarninę. I pamiętajcie państwo, te marynaty 3 dni muszą tak leżeć. Panowie strzelają, a dziczyzna się już marynuje. 3 dni, raz na dobę,
odwracamy. I proszę spróbować i powiedzieć, czy to się w ogóle da jeść. Nie będziemy tutaj kosztować tego wszystkiego na wizji, bo to zajęłoby za dużo czasu. Szynka jest chyba miękka, mam nadzieję. Miękka. Miękka i bardzo dobra. Proszę Państwa, kochajcie myśliwych. Oni dostarczają nam najlepszego mięsa, jakie jest zdrowego, nie z żadnych fabryk. Kury nie jedzą kur, psy nie jedzą psów. Chłopy z chłopami, baby z babami, nie. Tak jak kiedyś w Konopielce, to jest zdrowe mięso, biega po lesie zwierzę, je naturalne rzeczy. I dlatego, kochajcie myśliwych, musimy już kończyć program, co jest mi trochę na rękę, bo zajmiemy się zaraz nalewkami. I zróbcie sobie dziczyznę na święta. Do widzenia.